Siemka, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Z tej strony mówi to jest jak zwykle JT Milton. No i dzisiaj będziemy dalej już wykonywać questy dla myśliwych. Tak cały czas. Został nam jeszcze Tom. Wilsonem już rozmawialiśmy, tylko nam dziś... O, Tom. Opowiedz mi o Nordmarze. Polowanie w Nordmarze nie wygląda tak samo jak tutaj. Całą krainę przecinają głębokie rozpadliny, a śmierć czyha w każdym zakamarku. To najlepszy możliwy teren do polowań, ale przy tym najbardziej niebezpieczny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie jestem nauczycielem. Mogę ci jedynie poradzić, gdzie polować. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, idź do Wilsona. Gdzie mógłbym tu zapolować? W lasach grasuje watacha wilków. Gnar chętnie odkupi od ciebie ich skóry. Zapomniałem, jeszcze trzeba zbierać skóry. Gdzie jest ta przełęcz? Na górze przy wieży. Idź po prostu ścieżką. Chcę się do was przyłączyć. Wygląda to tak. Najpierw musisz mi udowodnić, że znasz się na rzeczy. Wtedy nie będę mieć żadnych zastrzeżeń. Zgoda? Co mam dla ciebie zrobić? Znasz grubego kupca z pustyni Alego? Ciągle gada o jakimś artefakcie. Chcę go upchnąć orkom. Przynieś mi ten artefakt. Jak niby mam to zrobić? A to już twoja sprawa. Zastaw na niego pułapkę, walnij go kilka razy w twarz, ukradnij mu to. Spoko. Po co ci ten artefakt? Przede wszystkim nie chcę, aby ten gość dostał się do zamku. Jeśli ten artefakt naprawdę pochodzi z Nordmaru, to on go ukradł. Nie przepadam za złodziejami. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Tutaj można też właściwie zobaczyć szacunek, jakim ludzie z Faring darzą wojowników Nordmaru. Nic wielkiego się. Nie chcą bezcześcić ich artefaktów. O, siema. Ale nadal mi się to nie podoba. Akurat mi jesteś potrzebny. Sobie zwój na ciebie ustawię. Amnezja, tylko dobra, dajmy na 10. Siema, gościu. Nie uciekaj. A nie. Cóż, Ali. No to mamy problem. A, kolejny wędrowiec. Ty również udajesz się do zamku? Wiadomo. Mam nadzieję, że masz przy sobie odpowiedni prezent. Wszystko tak nie może być. Nie. O co chodzi z tym prezentem? Dla wielkiego Kana. Ja mam artefakt z Nordmaru. Kosztował mnie sporo złota, ale ta inwestycja zwróci mi się z zyskiem. Jaki artefakt? Kamień. Ci barbarzyńscy ignoranci po prostu zostawili go na ziemi. Byłeś już w zamku? Nie. Orkowie nie pozwalają mi wejść do środka. Kan jest bardzo zajęty. Ale jestem pewien, że to się wkrótce zmieni. Każdego można kupić. Muszę się tylko dowiedzieć, jaka jest cena orków. Mnie nie kupisz, ty. Opowiedz mi o Nordmarze. Miałem szczęście, że udało mi się przekroczyć przełęcz. Kosztowało mnie to 3 flaszki gorzałki. Na szczęście to był ten podły nordmarski burzun. Fuj, to świństwo nie nadaje się do picia. Stark. No dobrze, co się stało w Nordmarze? No więc, nawet dzikie zębacze nie zaciągną mnie tam z powrotem. Strasznie tam zimno i cholernie łatwo się tam zgubić. Gdyby nie mój przewodnik, pewnie byłoby już po mnie. To on sprzedał mi ten artefakt. Sprzedał, ty mu go ukradłeś, dobra. No, nie wyciągnąłeś broni. Nie ma tu nic więcej. Aha, dobra. Raz amnezja. Co to było? Raz kufer Alego dawaj. Otwieramy, on tutaj ma tego artefakta, miecz asasyna. Fajne zaklęcie też do Beliara. No i nie powinien być na nas zły. Moja głowa! Ale on jęczy. Oj, są wszyscy zieloni, to możemy wejść do zamku. Hurra! Oto amulet Alego. Miałem rację.
rzeczywiście go ukradł. Wiesz, co to jest? Kamień przodków z Nordmaru. Jesteś człowiekiem czynu. No jeśli wiem. O mnie chodzi, to możesz do nas dołączyć. Szczegóły ustal z Wilsonem. Kamień przodków? Co to takiego? Nordmarczycy umieszczają je przy jaskiniach, w których chowają swych przodków. Ma to uspokajać ich duchy. Ali to zwykła paskudna hiena cmentarna. Widzicie, jak szacunek mają myśliwi z Faring do Nordmarczyków? Mogę zanieść kamień przodków do Nordmaru. Pomówimy o tym, gdy już będziesz jednym z nas. Teraz rozmawiamy. No jak, no to... Tom nie ma zastrzeżeń. Mówi, że mogę się do was przyłączyć. W takim razie do zostania myśliwym brakuje ci już tylko jednego. Może udanego polowania. Po drugiej stronie rzeki, koło cmentarza, pojawiają się topielce. Gorok chce, aby przestały. Pójdziemy tam razem. Dobra. Jasne. Czemu nie? Ale nadal... Ojejku, dobra, to ja je pójdę... Przestań używać magii! To ja je pójdę sam załatwić. No. Ciekawe, czy trafię, czy nie zahaczę barierkę. A nie zahaczę. Jejku, ile tego bydła. Kolejna bestia! Nie ma. No widzicie, jak się z magiem, to takie questy to problemu nie robią, nie to co te trzy trolle. O jedną parszywą bestię mniej. Sobie pozbieramy po nich pazury. Wcale nie będziemy podnosić, no bo po co? Czy nie ma jakichś jeszcze fajnych roślinek? Nie ma. Szkoda. Dobra, coś jest? Nie ma. O, fajny wodospadzik. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy z niego skoczyli, ale nie mam zamiaru sprawdzać. Żeby się mana właśnie skończyła. Co teraz? Topielce nie żyją. Umowa stoi. Jesteś teraz jednym z nas. Jej. Mojok cię nie zatrzyma. Jestem myśliwym. Jej, myśliwym. No, to teraz już możemy się również udać do zamku. A ile mam reputacji w Faring? Chciałem to sprawdzić. Tu. 9-6 Faring to. Jeszcze sobie pogadamy z Gorokiem. Walczyłem na arenie. I za to cię szanuję. Przekazałem gorzałkę od Flinta. Nordmarska starka, mocna i dobra. Walczyłem z topielcami. Te bestie są strasznie uciążliwe. Nie tak jak mory, ale mimo wszystko. Mam twoją aprobatę? Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść do zamku. Porozmawiaj z Gnarem, on cię wpuści. No. Szybko wejdziemy do zamku, zrobimy tam może z dwa questy i udamy się do Nordmaru. Do tej wielkiej lodowej pustyni, jak to ktoś opisuje w Gotiku. Nie pamiętam dokładnie kto. Podobno szukasz skór. Tak. Masz dla mnie wilcze skóry? Poszukam. Potrzebujesz więcej wilczych skór? Jesteś dobrym myśliwym. Potrzebujemy w naszym zamku kogoś takiego jak ty. Czyli on chce 20 skór, no dobra. Wpuścisz mnie do zamku? Jesteś silny, a orkowie wiele ci zawdzięczają. Nie jesteś buntownikiem. Możesz wejść do zamku. No wiesz co, z tym to bym się... O, co to dwa razy taki sam tekst? Chcę wejść do zamku. Zdobyłem wasz szacunek. Wejdź. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Ale wiesz co, co do tych buntowników, to ja bym raczej miał... Stać ani kroku dalej. Dobra, zamknij się. Chcę przejść. Możesz wejść.
Co do tych buntowników, to ja bym jednak uważał na twoim miejscu. Gnar. No, no i tutaj mamy kilka postaci. Pierwszym z nich może o, z Rosshopem porozmawiamy. Co się stało? To ty mi powiedz. Co się stało? Jeśli chcesz walczyć, zgłoś się do Taruka. Jeśli nie, zostaw mnie w spokoju. Robi się coraz gorzej. Chciałbym z tobą walczyć. Taki robak jak ty. Czemu miałbym walczyć z robakiem? Zwycięstwo nad tobą nie przyniosłoby mi chwały. Tarok powie ci, kiedy... Synek, nie denerwuj mnie. Dobra, może za koszem najpierw porozmawiamy. Chcę z tobą handlować. Tylko wojownikom wolno używać mojego oręża. Jestem wojownikiem. Udowodnij to. Na górze, w pobliżu wzgórz, znajdziesz 3 trolle. Na górze, w pobliżu wzgórz. Już po trollach. Rzeczywiście, jesteś wielkim wojownikiem. Będę zaszczycony, jeśli skorzystasz z mego oręża. Pokaż. Robi się coraz gorzej. Masz może... już myślałem... Musimy masz włócz. Nie no, już myślałem, że masz kostur. Fuck. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. To nic, to ja ci coś sprzedam, co tu mam. Mierz asasyna. To miało mi zaimponować. Noc asasyna. Łuk myśliwski. Nic wielkiego się raczej tu nie wydarzy. Tu nic. Tutaj też sobie wszystko zostawię. Honor, twoja decyzja. Łopata, szpony są. Ci sprzedam. Robi się coraz gorzej. Ci sprzedam. Musimy uderzyć tam. Przez nie można wziąć tą drugą opcję, ale on będzie chciał, żebym podniósł kamień młyński, a na to trzeba chyba z czysta siły. Kamień młyński, który znajduje się tam. Pewnego dnia to wszystko się skończy. O tu. A ja nie mam... No ja jestem za słaby, żeby go podnieść. O mi. Na pewno siema. Masz jeszcze wiele do zrobienia. A gdzie ten zarządca? Niektóre Mortis, o tar. Czego chcesz? Chcę walczyć na arenie. Moi wojownicy nie walczą z morami. Ale na twojej arenie walczą ludzie. Dowiedli swoje siły i odwagi na największych arenach tego świata. Gdy osiągniesz już tyle co oni, również ty będziesz mógł tu walczyć. Coraz gorzej. Kiedy pozwolisz mi walczyć? Kiedy zwyciężysz na wielkiej arenie na pustyni. Znajdziesz ją w Morasul. Z życiem opuszczają ją jedynie najlepsi wojownicy. Fajnie. Ty możesz mnie czegoś nauczyć? Nauczysz mnie walki? A, ty możesz nas uczyć, ale... Pewnego dnia to wszystko jakoś... się skończy. O, jeszcze z nim sobie pogadam. Czego chcesz, Mora? Ty możesz mieć kostury. Coś kupić? Nie. Nic ci nie sprzedam. Aż ty chuju. Na czym polega problem? Nie ma żadnego problemu. Jesteś Morą. A ja Morą nie sprzedaję. Aż ty szowinistyczna świnia. A mogę zrobić coś, abyś jednak ze mną pohandlował? Potrzebujesz szczawiu królewskiego. Chyba go mam. Przynieś mi go, a pohandlujemy i porozmawiamy o alchemii. Rozumiem. O, mam. Oto twoje rośliny. Dowiodłeś swej odwagi i chęci pomocy. Teraz możemy handlować. Proszę, powiedz, masz kostur. Pokaż mi swoje towary. Tak. Proszę, powiedz, masz kostur. Fajne masz kostury, naprawdę. Dobra, co bym mogła ciebie kupić w sumie. Tak, wiem. Jeszcze co do reputacji Faring, wiem, pomyliłem się, bo mi część osób już pisała w komentarzach, że po 75 można już wejść do Faring, ale no pomyliłem się po prostu. Chciałem coś sprawdzić. Ja nigdy nie mogę spamiętać, jakie ja mam te... na miksturki, na... ziołomany, aha, i na rosę pora, no to sobie jeszcze od ciebie kupię. No, dobra. Ty powinieneś mieć stół alchemiczny. Micz. No i masz. Ukradniemy im złoto. I mnóstwo złota też. Aha. Będzie zręcznym złodziejem.
Nie, ja chcę... Nie. O, ja chcę... To ja chcę to. Czego ja tak mam mało? O, 18, kurczę. No to ja chyba jak na razie mam spokój. 62 miksturki to. Pulpit, zobaczmy co tu jest. Nie ma tu nic ciekawego. A żebym się dużo dowiedział. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, kto tu jeszcze jest wart mojej uwagi? Wojownik nie? Koras. Najpierw pulpit. Nieciekawe. Ej, ty też masz jakiś fajny pulpit. Jeśli chcesz coś kupić, będzie ci potrzebne złoto. No mam złoto. Przydałoby się dać morom na uczkę. Opowiedz mi o... Jak będziemy ich tak przyciskać? Tarok jest szefem areny. Walczą na niej najlepsi orkowi wojownicy. Zobacz. Chcesz stanąć na arenie? Udowodnij mu, że jesteś tego godny. No i? Mory z areny Taroka zwyciężały na wielu arenach w całej krainie. Pozwoli ci walczyć, kiedy będziesz już gotowy. Urgoszu. To nasz szaman. Zna się na roślinach i magii. Ale Kostura to nie. Nie będzie chciał mieć z tobą nic do czynienia. Nienawidzi mor. Jak mogę zdobyć jego zaufanie? Zapytaj go. Na pewno podda cię próbie. Zakoszu w końcu. Wielu marzy o broni od Zakosza. Słynie ze swoich ostrzy i ze swojej dumy. Co masz na myśli? Powierza swoją broń tylko wojownikom, którzy jego zdaniem są godni, by nią walczyć. Jeśli wojownik chce otrzymać broń Zakosza, musi dać z siebie wszystko. Chcę się dostać do zamku. Żadna mora nie ma tam wstępu. Rozkazy Kana. Dlaczego? Bo nam przeszkadzacie. Do końca wojny jeszcze daleko, a póki się nie zakończy, żadna mora nie postawi tam nogi. A ja postawię. Nie, no w sumie to na końcu serii dopiero będzie. Pokaż mi całe. Jej, masz kostur maga! O to mi chodziło. Ludzie, on ma kostur maga. Ale nadal wszyscy się dodadzą. O to mi chodziło. I za ile? Za jedyne 12 tysięcy. Ochrona przed strzałami, uderzeniami, pociskami, ogniem. Uderzeń. Obrażenia. Tak, właśnie o to mi chodziło. Czuję się zajebiście, że sobie w końcu ten kostur kupiłem. No to mamy problem. No to na co czekasz? Doskonale wiesz, skąd biorę. Jej, mam wyrąbistą laskę. Schowaj broń. No to... Właśnie zjeżdżaj. Ej, ale właśnie, ja chcę ją schować. Tylko jak mogę ją schować? No, ale dobra. Podniecił... Nie podnieciłem się. A ja bym chciał mieć te takie lepsze kostury trochę, no ale wiecie. Ale w końcu mam swój kosturek. Jej. To już bezi jest całkowicie... Aha, właśnie. Dobrze sobie przypomniałem. No to widzimy się za chwilę. No jestem ponownie, chodziło mi po prostu, żebym się trochę poduczył prastarej magii i dzięki temu mam już 149 punktów. A w sumie chcę dobić do, jak na razie do 210, bo tylko jeszcze mnie dwa skille w sumie interesują takie do ataku, że ognisty deszcz i przywołanie demona. Jeszcze mogę się nauczyć amnezji i snu, ale wolałem sobie właśnie wydać na punkty prastarej wiedzy. No, falę mrozu też w sumie mogę się już nauczyć jeszcze. O nie, to jednak na 240 potrzebuję się nauczyć, ale to na razie na 210. Do 210 będę się uczył prastarej wiedzy, a później będę się zaklęć uczył z nowych. Stać! Ani kroku dalej! Jestem myśliwym. Mogę przejść? Właśnie. To, że jesteś myśliwym. Wcale nie oznacza, że uda ci się tam przeżyć. To wczytam. Trzymaj się z dala od orków i od tego wielkiego pieca. Rozumiesz? A teraz w drogę do Nordmaru. I postaraj się przeżyć. No i... Zakończamy naszą... Nie jeszcze, co ja mówię? Przerywamy naszą wędrówkę po Myrtanie, aby rozpocząć... drugą wędrówkę, równie wielką jak ta po Myrtanie.
wędrówka po Nordmarze. Po tej lodowej pustyni, pokrytej lodem, chłodnej, zamrażającej mózgi, niebezpiecznej, pełnej orków. Czy ja tam słyszę? Tak, zapewne. I nasz, nie, w sumie to drugi nor bawi się jabłkiem, myśli, że jest hardkorem. Ale jako, że skończył nam się czas, z Radgarem pogadamy sobie w następnym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia.